Wiele z oczekiwań, które były formułowane przez mieszkańców w ostatnich latach, myślę, znajdzie odzwierciedlenie w programie festiwalu tego 61. nadchodzącego. Termin Państwu jest znany, od 31 maja do 2 czerwca. Myślę, że dobry festiwalowy termin, bo ludzie jeszcze nie są na wakacjach, więc myślę, że sporo z nich będzie chciało zasiąść przed telewizorami albo w polskim amfiteatrze i być uczestnikami największej muzycznej imprezy w Polsce o najdłuższej tradycji. Przypomnę, 61. Zaczniemy najprawdopodobniej debiutami i premierami, ale w tym też dniu będzie recital Michała Bajora. Bardzo, myślę, oczekiwany występ z okazji 50-lecia jego występu w Opolu właśnie. O 50 lat temu zadebiutował na scenie amfiteatru w Opolu, chociaż jego debiut artystyczny miał już miejsce wcześniej. Mówię o tym festiwalowym 50-leciu. Czekam na to z ogromnym zainteresowaniem. Wracają super jedynki. Będzie kabareton. To też jest, myślę, informacja, która jest ważna dla wielu mieszkańców, bo od lat pojawiały się pytania, czemu nie ma kabaretonu. Zawsze kłopotliwie się na te pytanie odpowiadało. Teraz na szczęście już nie będę musiał, kabareton jest. Ja się bardzo z tego cieszę, że kabareton wraca, jak również wróci wielu artystów, którzy do tej pory w Opolu nie bywali. Myślę, że to będzie też satysfakcja dla wielu widzów i fanów, którzy doczekają się powrotu gwiazd znanych z Opola, które w ostatnich latach nie występowały. Ostatniego dnia festiwalu będzie takim dniem festiwalu, w którym będziemy wspominać Janusza Kondratowicza, wybitnego autora tekstów, czyli niedziela. Będą nowi artyści, będzie powrót też, czy będzie miejsce dla artystów młodego pokolenia. Z naszej strony będziemy organizować koncerty na rynku. Pojawią się kolejne gwiazdy w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Wzorem lat ubiegłych będą gwiazdy najprawdopodobniej fundacji, która przez lata przyznawała te gwiazdy, i gwiazdy, które przyznawało miasto. Uchylę Państwu rąbkę tajemnicy. Na to się już zgodziliśmy, że to możemy powiedzieć. Dwie gwiazdy w tym roku będą odsłonięte, co najmniej dwie na zaproszenie miasta. Jedna to gwiazda Kuby Badacha, druga Włodzimierza Korcza. Mamy tutaj zaszczyt z panem dyrektorem reprezentować nasze miasto w Radzie Artystycznej. Posiedzenie pierwsze będzie pewnie już niedługo, dlatego że spłynęły już zgłoszenia w ramach konkursu debiuty. Jest ich ponad 200, więc będzie, mamy nadzieję, tutaj z czego wybierać. Oczywiście też podkreślam, że jednego uczestnika debiutu wyłania również nasze Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w ramach opolskich eliminacji do konkursu debiuty, i tego laureata poznamy już 24 kwietnia. Nadal do 14 kwietnia artyści mogą zgłaszać swoje utwory do konkursu premier, więc ten konkurs nadal trwa. Poza tym chciałabym też tutaj podkreślić, że bardzo się cieszymy, że będzie z nami w Radzie zasiadał Jarecki, który zresztą wygrał nagrodę imienia Anny Jantar, czyli debiuty na 43. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Oczywiście, jeżeli chodzi o szczegóły w ogóle artystów, zarówno występujących w debiutach, premierach, ale także innych artystów, którzy wystąpią we wszystkich koncertach, szczegóły zostaną podane tutaj przez pana prezydenta i Telewizję Polską na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej w tym celu. Naprawdę czeka nas dużo imprez okołofestiwalowych. Tutaj nie zwalniamy tempa. Opolanie, mam nadzieję, że będą mogli wybierać w różnych wydarzeniach, w koncertach towarzyszących festiwalowi, na które już teraz serdecznie zapraszamy, i program pewnie wkrótce ogłosimy. My oczywiście planujemy kawiarenkę z gwiazdami, pracujemy nad tym. To będzie już 10. kawiarenka. Mamy oczywiście zarezerwowaną na ten czas Marię Szabłowską, która towarzyszy nam od początku tego wydarzenia. Planujemy kawiarenkę w sobotę i w niedzielę od 13.30 do 16.30 na opolskim rynku. I chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć o jednej wystawie, którą przygotowujemy. Ona będzie troszkę wcześniej, już przed festiwalem, ale na pewno będzie w czasie festiwalu. Ona także nawiązuje do polskich piosenek.
To jest wystawa, którą Muzeum Polskiej Piosenki przygotowuje wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, z pracownią grafiki. Opiekunem tej pracowni jest słynny profesor Lech Majewski. Studenci dwóch roczników dostali nasze rękopisy z naszych zbiorów wybitnych autorów i to są jakby ich wersje graficzne tych rękopisów. Na tej wystawie będzie można zobaczyć i pracę studentów, i właśnie rękopisy, które są zdeponowane w naszych zbiorach. To między innymi Zegar Mistrz Światła, to między innymi Czas nas uczy pogody, czy piosenka Polska Kazika. Studenci dostali około 300 rękopisów do wyboru i to była ich decyzja. To jest bardzo młode pokolenie, tym bardziej się cieszę, że sięgnęli też do tych starszych piosenek. Ta wernisaż będzie wcześniej, będzie tuż przed mocą muzeum, ale ta wystawa będzie także dostępna w czasie Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.